Witam. Witam Państwa. Myślę, że temat, który przedstawię, może się tak na pierwszy rzut oka wydawać może mniej dotyczący każdego z Państwa niż ten, który wcześniej poruszali koledzy, ale myślę, że jak się tak głębiej w to wczytać, to dotyczy to tak naprawdę teraz każdego z nas. Chodzi o data mining. Data mining to jest taki temat, który również omawiano w ramach konsultacji nowego prawa unijnego, autorskiego. Powstała nawet specjalna grupa robocza, która bardzo ciężko pracowała, osiągnęła, no, powiedzmy, mało satysfakcjonujące rezultaty, o których za chwilkę może parę słów więcej powiem. W każdym razie jestem rozczarowana. Natomiast może zaczęłabym od powiedzenia paru słów dosłownie o samym data mining. Dotyczy to wielkich zbiorów danych. Po prostu ponieważ żyjemy w świecie, generalnie są ogromne zbiory danych, przede wszystkim internet jest wielkim zbiorem danych, gdzie są również w ramach niego wielkie zbiory danych, których my do końca nie umiemy jeszcze wykorzystywać. Coraz częściej próbujemy to robić i ta dziedzina ma ogromny potencjał. Żeby, może tutaj jest taka, nie wiem, najkrótsza definicja, jaka mi się wydawało, że unaoczniła po prostu, co to jest. To jest po prostu eksploracja tych danych w celu osiągnięcia jakichś nowych efektów, wyciągnięcia jakichś nowych wniosków, czyli analiza tych danych, faktów i przetwarzanie ich później. I tak jak mówię, jest to ogromnie przyszłościowa dyscyplina, ona ma znaczenie nie tylko dla naukowców, dla badań naukowych, ale również dla tak naprawdę każdego z nas, ponieważ już teraz przez narzędzia właśnie te data miningowe jesteśmy w stanie analizować wiele baz danych dotyczących na przykład wyników badań medycznych na całym świecie. I dopiero analiza i porównanie tak ogromnej ilości danych, której poszczególne ośrodki nie byłyby w stanie po prostu nigdy zgromadzić, pozwala nam dojść do zupełnie nowych i często może rewolucyjnych wniosków dotyczących chorób, dotyczących genetyki. To też ma ogromne znaczenie teraz gospodarcze. I Unia Europejska powinna się zastanowić naprawdę, jak to uregulować, żeby europejskim przedsiębiorcom, a szczególnie startupom, szczególnie młodym przedsiębiorcom niedysponującym dużymi funduszami na start, a szczególnie innowacyjnym firmom umożliwić konkurencję z firmami z Ameryki czy z Azji. Także jest to zagadnienie, które jest szalenie istotne dla dużej grupy osób. Tymczasem, tak jak powiedziałam, no, dotychczasowe wyniki tej pracy, tej grupy roboczej, właściwie po pierwsze w żaden sposób nie unaoczniły, jak bardzo jest to złożone zagadnienie prawnie. Po drugie, ponieważ tego w żaden sposób nie wzięły pod uwagę, więc nie zaproponowały żadnych rozwiązań, które by uwzględniały złożoność tego zagadnienia. I w zasadzie skończyły się jedynie taką konkluzją, że powtarzają to, czego sobie życzą wielcy wydawcy, wydawnictw naukowych, czyli żeby data mining objąć systemem licencji. Dla mnie to jest rozwiązanie bardzo, co najmniej można powiedzieć, kontrowersyjne i w zasadzie bardziej ograniczające to data mining niż to jest w tej chwili, niż to w tej chwili jest w prawie. Bo proces data mining składa się z takich trzech etapów, z których dwa, które tutaj są uwidocznione, mają teraz jakieś prawne znaczenie. To znaczy są prawnie jakoś regulowane, więc jest to po pierwsze crawlowanie, czyli najpierw takie automatyczne z pomocą automatów przeszukiwanie internetu w poszukiwaniu danych, indeksowanie stron. Drugim etapem jest przetwarzanie tych danych, tworzenie z nich właśnie jakiejś nowej wartości, nowej jakości. I to właściwie w tej chwili nie ma prawnych uwarunkowań. I kolejnym etapem jest udostępnianie tak przetworzonych danych. Obecne przepisy prawne, i to są oczywiście polskie przepisy, są odzwierciedleniem unijnych przepisów w tym zakresie. Ja tu o wszystkim nie będę mówić, bo nie mam czasu. Powiem tylko o tym data mining, a ochrona baz danych i data mining, a prawa autorskie, ponieważ akurat w
tej dyrektywie o ochronie baz danych i w naszej ustawie, to jest jedyna regulacja, która wprost określa zakaz crawlowania w odniesieniu właśnie tych chronionych baz danych. To nie są wszystkie bazy danych, są szczególne bazy danych, które zostały stworzone z dużym nakładem finansowym. Natomiast w prawie autorskim obecnie oczywiście ona reguluje wykorzystywanie później tych przetworzonych danych. Naturalnie, to po prostu odbywa się zgodnie z ogólnymi zasadami już obowiązującymi. Natomiast no, istnieje wyraźny trend wydawców do rozszerzenia prawa autorskiego również na te wcześniejsze etapy data mining i w ogóle objęcie data mining prawem autorskim w odniesieniu do tych utworów objętych prawem autorskim. Natomiast co ja chcę wyraźnie podkreślić, to jest to, że data mining tak naprawdę nie dotyczy utworów, ono się nie interesuje utworem generalnie, zasadniczo, najczęściej, utworem jako takim, więc nie narusza praw autorskich przez to, że po prostu przeszukuje ten tekst, przez to, że po prostu ten tekst jest w jakiś sposób właśnie no, przeszukiwany pod kątem wyszukania konkretnych danych czy informacji. Chodzi o dane, chodzi o informacje, chodzi o zawartość tego tekstu, czyli o to, co tak naprawdę, o konkretne dane, które prawem autorskim w ogóle nie są chronione. Więc to naprawdę trzeba bardzo mocno podkreślać i w ogóle podkreślać fakt, zastanowić się nad tym, czy to, że coś jest umieszczone w internecie i mamy prawo do czytania tego, tak, do przeglądania tego, to dlaczego mamy nie mieć prawa do zrobienia tego samego, tylko za pomocą automatu, czy na przykład ma się nam zabronić używania, nie wiem, klawiszy Ctrl+F do przeszukiwania tekstu, bo mamy to robić oczami, tak, sobie przejeżdżać. No, dla mnie to jest trochę analogiczna sytuacja, więc obecnie to tak prawnie wygląda i jest tam duża niepewność co do tego, jak to prawnie jest właściwie, jak się to powinno interpretować. No i teraz pytanie, czy ta regulacja w ogóle jest potrzebna. Moim zdaniem, jeśli ona ma iść w tym kierunku, w którym się proponuje, do którego dążą właśnie wydawcy, to tak naprawdę lepiej już zostawić to wszystko tak, jak jest. To w ramach czasu będzie jakoś tam interpretowane. Natomiast jeśli chcemy to zmienić, czyli jeśli chcemy naprawdę tą europejską gospodarkę uczynić bardziej konkurencyjną i dać większą szansę naszym naukowcom europejskim, to powinniśmy, moim zdaniem, to crawlowanie uczynić jak najbardziej swobodne i powinna obowiązywać zasada the right to read is the right to mine. Czyli że to, co przed chwilą powiedziałam, tak, że de facto prawo do czytania to jest prawo do przeglądania, do przekopywania tej treści w dowolny sposób. I to jest pierwszy krok. Drugi krok to jest w ogóle zastanowienie się głębokie nad tymi licencjami, a szczególnie licencjami na te otwarte treści, które mam na myśli, treści na wolnych licencjach. Czy to w ogóle jest jakiś kuriozum, żeby poddawać data mining w odniesieniu do tych treści licencjonowaniu. No i tutaj to już kwestia dozwolonego użytku właśnie w zakresie crawlowania w nowym prawie unijnym. Postuluje się, żeby to zrobić, właśnie żeby wprost zapisać, że jest to wyjątek od prawa autorskiego, żeby już nie było takich nieporozumień, czy to podlega prawu autorskiemu, czy nie podlega. I postulaty w tej dyskusji, które ja bym poparła, to brak potrzeby regulacji data mining jako całości, eksploracja danych powinna być jak najbardziej swobodna, a wykorzystywanie treści oczywiście powinno być ograniczone i te ograniczenia istnieją teraz w zakresie praw autorskich, danych osobowych, dóbr osobistych, też w zakresie oczywiście ochrony baz danych. To nie podlega dyskusji, że to powinno być w dalszym ciągu w jakiś sposób, te podmioty zainteresowane powinny być chronione. A cele, które możemy osiągnąć, no tutaj wypisałam, myślę, że każdy może sobie je przeczytać, zresztą już o tym wspominałam. Myślę, że to jest zwiększenie konkurencyjności europejskiej gospodarki i danie większej szansy naszym naukowcom, a szczególnie z takich mniejszych ośrodków. Myślę, że Polska by tylko na tym skorzystała. Także przepraszam, że tak szybko, ale właśnie chciałam się zmieścić w czasie. Nie było obrazków, za co bardzo przepraszam, szczególnie mojego syna. Dziękuję Państwu i dziękuję uprzejmie.